Dziwny jakiś w pojęciach szerzy się zamęt, czy małżeństwo to kpiny, czy też sakrament. Jakaś zaraza padła na wszystkie nasze stadła, zamiast siedzieć spokojnie, wszystko dziś w wojnie. Dawniej ktoś się rozłączył w Bożym przybytku, wiedział, że ma do śmierci trwać w swym korytku. Rozumiał, że ten związek to twardy obowiązek, dwie dusze w jednym ciele, wszelakim niedzielę. Co Bóg komu przeznaczył, brano w pokorze. Nikt nie robił grymasów, że tak nie może. Cel przyświecał im wzniosły, dziadki ku górze rosły. No i tak się tam żyło, jakoś to było. Jakież dziś społeczeństwa przyszłość ma szansę, skoro ludzie z małżeństwa czynią romanse. Dziś czy prosty, czy krzywy, każdy chce być szczęśliwy. A to czysta wariacja, ta demokracja. Wszędzie dziś do narzekań widać tendencje, wszędzie skargi na mężów, impertynencje. Trudno, mój miły Boże, każdy robi co może, wszakże nie jest nikt z panów pułkiem ulanów. Owdzie znów mąż troskany krzyczy orety, jak to ja mam żyć z gęsią zamiast kobiety. Są i takie wypadki, fakt znów nie jest tak rzadki. Spojrzyj pan po tej rzeszy, to cię pocieszy. Tam znów młode dziewczątko wprost od ołtarzy staje w progu sypialni z powagą w twarzy. Zapowiada ci ostro, że chce być tylko siostro. Moja słodka pieszczotko, bądźże choć ciotką. Wszystko dziś rozwodami sobie urąga, separacją od stolu, no i szezlonga. Łączą się parki lube z sobą niby na próbę, nim nie znajdzie się czego przyzwoitszego. Gdy więc takie dziś macie kapryśne gusty, nie mieszajcie z kościoła do tej rozpusty. Kto ma interes pilny, niech bierze ślub cywilny. Trzeba znaleźć w tym celu pokój w hotelu. Trzeba znaleźć w tym celu pokój w hotelu.